Widzisz, synku, z mamusią modliliśmy się zawsze, byś wyrósł ku chwale idei Chrystusowej na pożytek ojczyźnie i nam na pociechę. Chciałem służyć Tobie swoim doświadczeniem. Niestety, to może moje ostatnie do Ciebie słowa. W tych dniach mam zostać zamordowany przez komunistów za realizowanie ideałów, które Tobie w testamencie przekazuję. O moim życiu powie Tobie mamusia, która zna mnie najlepiej. W tej ciężkiej dla mnie godzinie życia świadomość, że ofiara moja nie pójdzie na marne, że niespełnione sny i marzenia nie zamknie nieznana mogiła, ale że będziesz je realizował Ty, jest dla mnie wielkim szczęściem. Będę umierał w wierze, że nie zawiedziesz nadziei w Tobie pokładanych. Do serca Cię tulę i błogosławię. Bóg z Tobą. Łukasz. Pierwszego marca 1951 Łukasz Ciepliński wraz z 6 swoimi współpracownikami został stracony w więzieniu na Mokotowie. Co roku 1 marca w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbywają się w Kwilczu wzruszające uroczystości w szkole i przy tablicy pamiątkowej umieszczonej w 1991 roku we wnętrze muru okalającego dziedziniec kościoła parafialnego, kilkadziesiąt metrów od rodzinnego domu Łukasza.